Zaskoczymy Was dzisiaj ostrym sosem, który się nazywa Acılı Ezme. Sos ten pochodzi z południa Turcji, z miejscowości Antep, Gaziantep. Właśnie południe Turcji jest znane z tego, że podaje się potrawy na bardzo ostro. Właśnie Antep i Gazi i jeszcze inne miejscowości. Dzisiaj do tego sosu potrzeba nam 5 dużych pomidorów, 2 zielone papryki, 1 cebulę, 1 pęczek pietruszki, która jest nieodzowna w tureckiej kuchni. Potrzebujemy również 1 ząbek czosnku, 0,5 łyżeczki soli, 1 łyżkę mięty suszonej. Dodajemy również 1 łyżkę sumaku. To jest taka kwaskowa przyprawa, która jest nieodzowna w sosach, w sałatkach. Mamy również tutaj oliwę z oliwek, 2 łyżki, 1 łyżkę melasy z owocu granatu i nieodzowną pastę paprykową. Pomidory i paprykę pokroiliśmy w drobną kosteczkę. Dodaliśmy do tego pietruszkę, też drobno posiekaną, 1 ząbek czosnku, który też uprzednio drobno posiekaliśmy. Mieszamy to wszystko razem. Tutaj mamy też drobno posiekaną cebulę. Dodajemy do niej 0,5 łyżeczki soli i dokładnie razem z solą ugniatamy. W ten sposób uchodzi gorzkawy smak z cebuli i cebula też nie będzie tak mocno ostra w tej potrawie. Już taką ugniecioną, wymieszaną z solą cebulę dodajemy do naszej sałatki. Sałatę mamy już przygotowaną. Teraz przygotowujemy sos do tej potrawy. 1 łyżkę ostrej pasty paprykowej. Do tego dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek. Jedną łyżkę melasy z owoców granatu, naturalną, bez żadnych dodatków, bez konserwantów. Lekko kwaskowy smak będzie miała. I wszystko dokładnie mieszamy, tak aby każdy składnik połączył się w jedną masę. Do wymieszanej sałatki dodajemy jeszcze suszoną miętę. Jeżeli macie dojście do świeżej mięty, oczywiście możecie ją również drobno posiekać i dodać. Wówczas będziecie mieli jeszcze bardziej intensywniejszy smak i aromat w tym sosie. Przygotowaliśmy już sos. Widzicie, że on jest gęsty. Będzie też ostry. Dodajemy do pomidorów i do papryki. I wszystko razem dokładnie przemieszamy. Ta przystawka, zobaczcie, uzyskała świetny kolor. Z tym, że zanim ją podamy naszym gościom, dobrze jest chociaż pół godziny odczekać, żeby wszystkie składniki, które się znajdują w tej przystawce, dobrze się połączyły, żeby aromaty, smaki po prostu przeszły. Tą przystawkę możecie podać do każdego rodzaju mięsa. U nas w Polsce, jak robicie grilla, możecie podać też do grilla, do mielonych kotlecików smażonych na grillu bądź też na patelni. Zapraszamy Was serdecznie na nasz kanał tureckisklep.pl. Görüşmek üzere.